dobry na Ciebie i moc Najwyższego posłoni Cię, dlatego te święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również prawda Twoja też święta poczęła z tej starości Syna Jezus w 6 miesiącu ta, która uchodzi za Niego. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maria. Oto ja, służebnica Pańska, niech się stanie Buraki już byli.
Poznaniu byliśmy, w Berlinie byliśmy, uwaga. A gdyby chciał, Bóg chce. Bóg naprawdę bardzo mocno chce, aby udać się do nieba. No nie, no nie macie rąk wysoko w górze, co jest grane? Tata pyta się, jak z moim zdrowiem, ja się pytam, jak z
ich zdrowie, czy są szczęśliwi, czy są zadowoleni. Oni się pytają, ja bardzo lubię z nimi rozmawiać i lubię ich słuchać. A kiedy jadę do domu, na nich patrzę, stoję przy mamie, która jest w kuchni i patrzę, stoję przy tacie, zresztą w moim pokoju, w moim mieszkaniu jest duża fotografia mamy i duża fotografia taty. Ja lubię na nich patrzeć. Lubię z nimi rozmawiać, lubię ich słuchać, lubię na nich patrzeć. Wiecie co? A kiedy ich długo tak naprawdę nie widzę, bo ta fotografia mi nie wystarcza, to ja za nimi tęsknię i chcę się jechać do domu. Ja myślę, że to jest tak z modlitwą. Ci, którzy Pana Boga kochają, to lubią z Nim gadać, to lubią posłuchać. A jak Pan Bóg mówi? A mówi przez Pismo Święte, przez innych ludzi, przez siostrę na lekcji religii, przez księdza, przez swoją mamę, przez swojego tatę, kiedy chcą dla Ciebie dobrze. Pan Bóg mówi. Za chwilkę go zobaczymy na ołtarzu. I wiecie, i czasami są ludzie, którzy odchodzą od Pana Boga. Ale ja chciałbym takich ludzi, którzy wracali, bo tęsknili za Panem Bogiem. Bo chcieli, naprawdę chcieli w Niego mocno uwierzyć. I to jest właśnie modlitwa. Rozmowa z Bogiem, słuchanie Boga, patrzenie na Boga. Wy przygotowujecie się do pierwszej komunii świętej. Uwaga, co się wtedy stanie? Twoje serce będzie piękną monstrancją, które jest Pan Jezus. Będzie pięknym takim kawalerunem, którym jest Pan Jezus. Ty będziesz Kościołem. Bo przecież w Kościele jest Pan Jezus, tak czy nie? No to jak Ty go przyjmiesz do swojego serca, to Ty będziesz takim Kościołem, który będzie chodził po szkole, po Twoim domu. I teraz uwaga, jest bardzo ważne pytanie. Czy Ty chcesz? Czy Ty chcesz rozmawiać z Bogiem? Czy Ty chcesz słuchać, popatrzeć na Niego? Czy Ty chcesz być takim Kościołem, który chodzi po Twojej miejscowości, po Twojej szkole, po Twoim domu? I pozwólcie, że dwa zdania rodzicom Bogu. Bo ja mam świadomość, że tutaj są rodzice, że są dziadkowie. Bo Ty, kochana siostro, Ty, kochany bracie, jesteś za to odpowiedzialny. Aby oni chcieli być Kościołem. Jak dziecko się uczy? Macie większe doświadczenie niż ja. Jak się dziecko uczy? Przez naśladowanie. Skoro mama to robi, to ja też. Skoro tata tak się zachowuje, to znaczy, że ja też mogę. Tak się dziecko uczy. Przez naśladowanie. Wzór bierze od rodziców. Jeżeli ty nie klękasz do modlitwy, to nie miej pretensji, że nie potrafisz się modlić. Jeżeli ty się nie będziesz spowiadać, to nie dziw się za 10, za 20 lat, że twoje dziecko nie będzie się spowiadało. Nie dziw się. Ty jesteś nauczycielem. Pamiętasz chrzest tych dzieci? I kiedy mówiłaś, mamo, tato, że zobowiązuje się wychować to dziecko,
Pierwszy. Ty jesteś za to odpowiedzialny. Ty jesteś za to odpowiedzialny. I proszę was, wytrwajcie w tej odpowiedzialności, w tej miłości. To jest tak bardzo ważne. Wierzący rodzice, kochający rodzice. To jest takie bardzo ważne. Słuchajcie, ale dzisiaj trzeba nam powiedzieć też o kochającej mamie, o Maryi, bo przecież dzisiaj ona ma swoje święto. Na początek powiem wam pewne wydarzenie. Uwaga! To ma 9 lat! Ale prawdziwe! Opuśćcie rączkę. Mój kumpel Krzysio. Jest tutaj Krzysio? Nie ma Krzysia. A ja mam kolegę Krzysia, który ma 9 lat. Słuchajcie, co on kiedyś zrobił? On kiedyś przyszedł do mamy wieczorem, kiedy mama robiła kolację i na stole położył kartkę. I tak patrzył na mamę i ciekawe, co mama zrobi. A mama wzięła tę kartkę i zaczęła czytać. Na kartce było napisane: mamo, za to, że dzisiaj posprzątałem swój pokój, należy mi się 10 zł. Mamo, za to, że dzisiaj pozmywałem po obiedzie, należy mi się 20 zł. Mamo, za to, że dzisiaj dźwigałem ciężkie siatki swoimi sakwami, należy mi się 30 zł. Ile wyszło? 30! Była kreska i napisane było na kartce: mamo, wisisz mi 60 zł. Ale mama posłuchniała. Mamie się zdziwiło bardzo słowo. Odrzuciła kartkę, wzięła długopis i zaczęła pisać. Kochany mój Krzysiu, bardzo cię kocham, chciałam ciebie urodzić i za to 0 zł. A kiedy byś malutki i w nocy płakałaś, bo nie mogłeś spać, a ja wstawałam, 0 zł. I za to, że masz wszystko, masz piękne ubranie, masz kopułkę, masz zapalki, masz coś do jedzenia. 0 zł. Podkreślone. Ile wyszło? 0! I mama dała Krzysiowi tą kartę. Krzysiu kiedy przeczytał, podał tą kartkę, przytulił się do mamy i powiedział: dobra, mamo, już nic mi nie jesteś dłużna. Wiecie, co uczy ta historia? To jest prawdziwa historia. Że mama kocha za bardzo. Że mama nas tak bardzo kocha. Że mama wszystko zrobi za darmo. Dobra, kochająca mama i dobry, kochający tata. Tak bardzo nas kocha, że wszystko dla ciebie zrobi.
i nic za to nie chce. A dzisiaj chcemy sobie uświadomić, chcemy dzisiaj nauczyć się tego, że Matka Boża jest tam. Czy wy jesteście w stanie to pojąć? Uwaga! Do dorosłych też się zwraca. Czy jesteście w stanie to zrozumieć i to pojąć, że Matka Boża non stop za mnie i za ciebie modli się do swojego Syna? Ona ciągle za mnie i za ciebie modli się, o mnie i o tobie pamięta, o mnie i o tobie rozmawia ciągle, ciągle. Z Panem Jezusem. Bo ona tak bardzo mnie ciebie kocha. No jak to czasami mama, prawda? Mama też nas czasami o coś prosi, nie? I mama Maria prosi nas, odmawiajcie różaniec. XII wieku. Oj, to bardzo dawno temu. Bardzo dawno temu. W XII wieku poprosiła świętego Dominika. I to on rozpoczął modlitwę różańcową. Święty Dominik. I potem prosiła wielokrotnie różnych ludzi. Prawie 100 lat temu poprosiła trójkę dzieci w Portugalii, w Fatimie. Poprosiła małą Jacyntę, małego Franciszka i małą Lucję, odmawiajcie różaniec. Poprosiła kiedyś, uwaga, w Lourdes, świętą małą Bernadette. Kiedyś, uwaga, Batnica, czyli w Polsce, poprosiła małego Karola, odmawiaj różaniec, a ten mały Karol potem stał się wielkim Janem Pawłem II. I zobaczcie, wszyscy, którzy odmawiają różaniec, sprawdźcie to, wszyscy, którzy odmawiają różaniec, są bardzo bardzo szczęśliwi. Sprawa jest prosta. Chcesz być szczęśliwy? Odmawiaj różaniec. Chcę być szczęśliwy? Odmawiam różaniec. I tego szczęścia sobie i Wam z całego serca życzę. Amen.